Zima w pełni, a u mnie wylęgły się maluszki. O, jakie słodkie młodziaki. Zaczęły się lęgnąć, więc będzie można teraz, trzeba będzie teraz zmienić karmę. Także nareszcie młode się lęgną. No i przypomnę, zachęcam tutaj do licytacji tych młodych. Młode są przeznaczone na licytację, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest tam filmik z nimi i tam można je pod filmikiem licytować, więc zachęcam do tego. Fajne gołąbki, może się komuś przydadzą. Szybciutko pokażę przygotowanie karmy. Teraz zaczęły kluć się młode, więc karmę wzbogacam. Do tej karmy najpierw do ziaren zwilżam na przykład czy olejem, czy dzisiaj akurat Aqua Amino. Zwilżam Aqua Amino, to są płynne drożdże. Wymieszam to. Najlepiej sprawdza się ręka. Po wymieszaniu karma jest osuszana proszkiem. Na przykład podaję Proimmuno. No i to rozmieszamy. I do takiej osuszonej karmy dodaję granulat TJ2 ProtiMax. Jest to mieszanka bogata w białko na okres odchowu gołębi młodych. Więc ja dodaję ten granulat do karmy. Wymieszam. I będzie gotowe. Dlatego u mnie dla gołębi dwa rodzaje karmy. Na tej samej bazie dla gołębi lotowych karma z dodatkiem owsa białego i czarnego. Akurat taki był, to taki kupiłem. A dla gołębi rozpłodowych karma z granulatem, z dodatkiem granulatu, z olejem czosnkowym i z Proimmuno dla celów zdrowotnych. Także karma jest różna. Tu jest wzbogacona, a tu jest uszczuplona. No i sypuję gołąbką karmę. Tutaj dobijają się do jedzenia. To możemy zobaczyć. O. Tak u mnie wyglądają. Nie są jakieś mocno zatłuszczone. Lecka. Który drugi czy trzeci dzień dostają karmę z dodatkiem owsa dopiero. Niby nie byłoby takiej potrzeby, ale traktuję to jako karmienie zimowe. Raz dziennie są karmione. Wyglądają zdrowo. Szybki przegląd. Karmimy dalej. Ale tutaj sobie jedzą tą karmę. Drugi przedział. Widzimy, pogoda typowo zimowa. Pochodziły sobie na śniegu. Także taka jest moja karma zimowa, którą są karmione gołąbki. O, tu już też na mnie czekają. Przyglądają.
Oj, tu gołąbki rozpłodowe czekają. Śniegu naładowało. Chcą dostać jeść. No i tu na gołębniku rozpłodowym miło słychać, jak młode popiskują. O, są młodziaczki. Tu śmieszna sytuacja, bo w jednej celi dwie pary mają, chyba jajka zniosła, tak? Jeszcze nie, w jednej celi dwie pary są. Ona też ma młodzika, a tu niesie jajka. Tutaj, co tam masz? Pokaż. Chyba jajka dopiero jeszcze. No nie będę im przeszkadzał. Także tak to tutaj wygląda. Praca w re. O, pitbull. Pitbulek. I obok niego ten od Dominika Palarskiego. O. A ja robię dosypkę karmy tutaj na wolierach. O, te gołąbki już czekają. Tam we wiaderku. We wiaderku czekają. I tu im robimy małą dosypkę. One oczywiście, jak nasypam im, a dzisiaj im dam, tutaj też mają. Idą jeść. Miło sobie popatrzeć. Tak, to mają świeżą karmę. Następny przedział, woda. Woda pomarzła, a nie całkiem. O, woda trochę przymarznięta. Tu do przedziału samiczek. Też chcą się iść napić. Tu są samiczki, jest tu jeden samczyk. No i tu samiczki też dostaną. Tak samo dokładkę, który tutaj jest ten. O, tu szara. Dobrze, idziemy dalej. I samce też czekają. Zaraz jeszcze samce dostaną. Samczyków tu jest najwięcej, więc one się najbardziej dobijają do tego jedzenia, bo tak powiem, najszybciej wyjedzą to, co im smakuje. O, tak. A tu mają wiaderko. I resztę uzupełnimy do wiaderka. Ale czasami lubię się z nimi pobawić, żeby też do karmnika im dać. A tam też korzystają.
jeszcze wodę. No i tak tu wygląda praca z gołąbkami. Także jeśli chodzi o karmę, to tutaj na wolierach karmię po prostu z wiadra. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do subskrybowania kanału. Polubcie film, naciśćcie dzwoneczek. Do usłyszenia na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was. Dobry lot. No i zachęcam jeszcze raz do licytacji młodziaków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest tam filmik, odnaleźć sobie i można zalicytować. Dobry lot.